ale trochę się przedłuża. Cały serwisik gdzieś tam chłopaki wyczaili, że tył, raczej z tyłu, to ty też był. Może ten czarny, nie wiem, czy nie wymieniali. Jeżeli byliśmy, żeśmy sobie tak postanowili, nie? Bo kasa poszła w błoto. Siemano! Raptusek z tej strony. Wait a minute, who are you? W przyszłym tygodniu, żeby nie było, że tylko po festynach wariuję i nic nie robię. Jak tam, chłopie? Za robotę się weź. Lecimy ze stawem na Hiszpanię, dlatego sobie też już ogarnę przeglądzik. Autko ma przejechane 887 tysięcy. Olej był zmieniany ostatnio przy 817, czyli lekko wyliczając 65 tysięcy. W komentarzach od razu piszcie, co ile wy wymieniacie, bo wiem, że 30, 60, 90, wiadomo. My wlatujemy oczywiście z manolkiem. Przyszło tutaj paczucha 40 litrów. Wiadomo, że jeszcze zostanie, bo lekki zapas jest. Resztę wszystko na bieżąco ładujemy, bo już jest awizacja na oczko nasze, na serwis. Resztę wam powiem wszystko na bieżąco, nie? Żeby nie było, że bomba, bo sam nie wiem, to sprawdzimy sobie elegancko, czy faktycznie potwierdzimy, żeby to było to. Jest, dokładnie, super, elegancko, bailando. Wszystko, zobaczcie, 10, 2,30. Wszystkie aprobaty do Volvo, także jest przypisane do tego auta. Wy na pewno znajdziecie do swojego odpowiedni. Opa! No to co? Zawijamy, nie? Palimy brędurę. Bo ja już zapomniał, jak się jeździ. To jakoś w trasie tyle nie byłem. Sezon eventowy z lotów. Czerwiec, lipiec, sierpień. Sama krajóweczka praktycznie. Ale nic. Przy okazji wam jeszcze powiem właśnie, że zgłaszałem sobie kilka błędów, które mi tutaj się zaświeciły. Jednym jest system wspomagania kierowcy, jest niedostępny. Silniczek się święci, więc może być coś z AdBlue z PDF-em. To zgłaszałem sobie już przez telefon, zobaczymy jak tam na miejscu co wyjdzie, żebym miał autko sprawne na wyjazd. Wszystko w temacie. 880, 3000, sorry. Przejechane jest. Zagrzał się, nabite powietrze, to ruszamy. Bailamy. Ten Volvo sobie daje co 90 tysięcy, ja akurat jestem na kontrakcie. Ten kontrakt mi się, właśnie o to chodzi, że ja sobie przyjechałem wcześniej, ze względu na swoje, wiesz, widzi mi się, bo chcę sobie 60-65 tysięcy wymienić olej, a nie 90, nie? Więc mógłbym wszystkie te rzeczy sobie przesunąć, no ale znowu mi się to tam koliduje. Teraz za 10 dni mi się kończył ten kontrakt, no to nic by mi to nie dało, bo wiesz, teraz bym tylko olej i filtry zmienił, za 10 dni musiałbym znowu przyjechać, wiesz o co chodzi. Także to jest tak, no nic, skończę sobie to, sam dla siebie przynajmniej mam, wiesz, i dla auta lepiej, nie? Sobie, wiesz, wcześniej powymieniałem wszystko. Mam sprawne, hula leci elegancko. Wiesz, coraz bliżej miliona, w tym aucie się nie było wymieniane w ogóle sprzęgło. 800 mam 72, w ogóle żadnych oznak nie ma, nic, wiesz, wszystko jest elegancko. Sam sobie jeżdżę od początku, także mam elegancko, nie? Bailando. Panie Kuba, ile teraz wymiana sprzęgła kosztuje? To około 10 tysięcy, no, więc właśnie mówię. No, ale widzisz, u mnie na przykład nie ma żadnych oznak, a 872 już mam przejechane. Ostatnio żeśmy sprawdzali na komputerach. Sprawdzimy, nie? Będziemy mieć wytyczne elegancko, zobaczymy. Bo przy jednym żeśmy wymienili przy 650 tysięcy sprzęgło i powiem ci, że nówka była, nie? Że aż nas, kurde, źli byliśmy, żeśmy sobie tak postanowili, nie? Bo kasa poszła w błoto. No zobacz, co robiliście. Nowe praktycznie sprzęgło, wiesz, i nie ma sensu do przodu wymieniać. Albyśmy, wiesz, po Europie jeździmy, po międzynarodówce, to chcieliśmy być tacy, wiesz, że lepiej, żeby było sprawne, nie? Niż znowu płacić, nie wiem, 10 tysięcy euro, dzień dobry. No, na przykład, nie? Bo tam zapłacić znowu 4 razy więcej, tak? No, zapobiegać właśnie, tak jak mówisz. Kawka już wypita i dronikiem polatane, ale trochę się przedłuża cały serwisik. Gdzieś tam chłopaki wyczaili, że olej cieknie. O! Kiedyś był wyciek z koło sprężarki, wymienili mi takiego o-ringa, gumeczkę, wszystko tam umilkło i teraz coś tam dalej zobaczymy, bo podnieśli tyle co kabinę, spod klawiatury, spod sprężarki, zobaczymy, nie wiem, także jeszcze czekamy. Tył, raczej z tyłu, to ty też był. Może ten czarny, nie wiem, tak, czy nie wymieniali. A, może ten, być, dokładnie. A, to może być. No jest okej, czyli tu jest cisza, widzisz, tak, czyli teraz będzie widzieć z innej strony, kurde. No, tutaj
tutaj na przykład pan pisze bezwartościowy materiał. Moim zdaniem nie, dlatego że część z was, bardzo duża część, pyta się o wszystko. O przebiegi, ile kosztuje, ile się wydaje, co, jak, dlaczego, ile. Więc w tym odcinku dla zainteresowanych, niekoniecznie dla ciebie, dla zainteresowanych, mogą się dowiedzieć. Raptus, co ci powiem, to ci powiem. Szanuję, ale nie pochwalę. Tyle dziękuję. Aha, i Apollo. Opony Apollo to chyba kicha, nie zrozumie źle, ale 300 tysięcy kilometrów zrobią. To nie jest odcinek o Apollo, tylko o Manolu, o oponkach. Macie inne odcinki, ale tutaj akurat powiem, że już trzeci jest przecież odcinek i 150 tysięcy moje opony wszystkie na całym zestawie są zrobione, więc lecimy dalej. Czy 300? Mam nadzieję, że więcej. Wszystko ok, a najważniejsze, że dali go za free w ramach reklamy. Też bym tak zrobił. Ja wam tutaj kładę kawa na ławę. Jeżeli coś jest nie tak z Apollo, z Manolem, to też wam o tym w sensie mówię. Kiedyś miałem z Apollo przedziurawioną oponę i pokazywałem wam, że mi wymienili w ramach reklamacji. Tutaj, jeżeli by się coś działo z Manolem, tak samo pokazuję wam, że nie wiem, jakaś uszczelka, olej cieknie, wymieniamy wszystko, po prostu kawa na ławę. Tak jak ostatnio mi się klocki, tarcze zużyły w Krakowie, w Progumie, który serdecznie pozdrawiam. Również wam wszystko pokazałem. Też wybiorę chyba i olej, bo jest bardzo przystępny cenowo. Słuchajcie, tutaj nie chodzi o to, żeby komuś wciskać produkt. Mamy na świecie tyle produktów, tyle urządzeń, nie wiem, tyle wyboru, że każdy sobie po prostu dostosowuje do siebie, a wiecie, że mamy świat zwariowany, czy cenowo, czy ogólnie politycznie, więc każdy sobie może wybrać, kupić i wydać siano na co chce. Uwielbiam twoje filmy. Dziękujemy bardzo. I miło nas to cieszy. 820 tysięcy marzenie trwałości kierowcy osobówek bez remontu, bez wymiany uszczelki pod głowicą. 820 było wtedy, teraz już jest 872 i dalej lecimy, tak jak wam powiedziałem, tu przy tym aucie sam sobie jeżdżę od początku. Na razie mam takie, na takie mnie stać, jeżdżę sobie, co będzie dalej. Powiem wam wszystko, a tutaj jeżeli chodzi o wymianę olejów, innych rzeczy, no to dbam, mam, wszystko jest na kontrakcie, serwisowane, więc nie boję się tym jeździć. Latam po całej Europie, bo też często są zadawane takie pytania, czy Polskę, czy Europę, robię po Europie, więc przynajmniej wiem, co mam. Tutaj Wiktor pisze, że Turdus 15W po pierwsze cena, po drugie jakość i zawsze trzyma ciśnienie i jest polski. Połowa pieniędzy wróci do naszych kieszeni. To tu was muszę zaskoczyć, bo Manol jest wyłącznym importerem i w 100% polskim kapitałem. A dlaczego? To już mieliście w ostatnim odcinku z Quaypedy, gdzie byłem na Litwie, także tu odnośnik, link i przepatrzcie. Tył kabiny został koloru złotego. Dokładnie, brakło siana, jak widzicie, nie kasy nawet też od sponsorów nie wystarcza na to, żeby obkleić pleców, więc no, jak przyjdzie, to obkleimy. Ja ci dam, gdzie pieniądze są za las. A może ty chcesz być sponsorem na złotą ścianę? Wbij, zapłacisz. Będzie taki kolor, jaki będziesz chciał. Czekam. Oferty zgłaszajcie tu w komentarzach albo na mailu. Może chcesz, żeby twój wizerunek był na ścianie Volvo. Bomba na banie i wlatujemy na śmietanie. Zachęcam was w tym momencie do komentowania pod tym filmikiem, dlatego że z was wybiorę dwie osoby, do których poleci magiczna paczka z fantami z mojego sklepu Raptus RMG. Także komentuj, bo może akurat do ciebie poleci. Mam wszystkie dane, klocków jest połowę, sprzęgło jest w bardzo dobrym stanie, mi chłopaki powiedzieli, dlatego że sobie sam jeżdżę od samego początku, to wszystko pilnuję. Z usterkami powiedzieli tak, jeździć, obserwować, w razie co, bania i lecimy. Ja w traskę, Hiszpania ładujemy i tyle, widzimy się na trasie.